Dzień dobry, moi drodzy, dzisiaj wtorek, 26 listopada, a to jest kolejny wstawak poranny, tego tygodniowy, zachęcający, wykopujący i robiący, mam nadzieję, dobry dzień. No to jedziemy! Moi drodzy, moi kochani, witam was najserdeczniej w ten wtorkowy poranek. Nie wiem jak u was, pewnie trochę jest zimno w Polsce. U mnie jest strasznie ciepło, 34 stopnie, leje się ze mnie, ale takie jest właśnie poświęcenie, żeby dla was nagrywać te odcinki. Żartuję, to jest po prostu sama rozkosz, być w takim cieple. Kochani, mamy dzisiaj wtorek, więc jak zawsze cytat ze świętego, będzie dzisiaj Jan 23. Znowu fantastyczny papież z fantastycznymi zdaniami. Następujące zdanie od niego, brzmi ono tak. Starość i zgrzybiałość zagraża tam, gdzie ideały nie rozpalają serca i nie podtrzymują woli. Moi drodzy, z ideałami jakby są dwa problemy, albo raczej dwa podejścia do ideałów. Są ludzie, którzy idealizują rzeczywistość, idealizują ludzi w sposób niedobry. Czyli można żyć po prostu w oderwaniu od rzeczywistości. Można mieć takie wyobrażenia o tym, co ludzie potrafią, do czego są zdolni, jak są dobrzy, kochający, piękni i tak dalej, że kiedy człowiek potem spotyka rzeczywistość jakby taką no, namacalną, taką dosłowną, to się strasznie rozczarowuje. Czyli miał wyobrażenia, miał spodziewania, miał oczekiwania, miał wielkie, wielkie nadzieje, a potem to się wszystko rozbiło po prostu absolutnie o nic. Istnieje niestety również drugi jakby zły sposób podejścia do ideałów. Czyli można całkowicie zanegować. Można sobie powiedzieć, że wszystkie te takie wygórowane sprawy, dobre myślenie, optymistyczne myślenie, pozytywne myślenie, spodziewające się najlepszych rzeczy, jest po prostu do niczego, jest fałszerstwem. I człowiek żyje w takim nieustannym poczuciu, że rzeczywistość jest beznadziejna, zła, do niczego i w ogóle będzie tylko źle i ludzie są beznadziejni. Kochani, jak się łatwo domyślić, ani jedno, ani drugie donikąd nie prowadzi. To zdanie mówi coś bardzo prostego. Starość i zgrzybiałość jakby zupełnie się rozsypuje wtedy, kiedy nie ma w życiu, znaczy w sensie dzieje się wtedy, kiedy nie ma w życiu prawdziwych dobrych ideałów. Nie tych oderwanych od rzeczywistości, tylko prawdziwych dobrych. A to znaczy, że trzeba patrzeć oczywiście realnie na świat, ale trzeba się spodziewać, że jesteśmy dobrze stworzeni, że ten świat jest mimo wszystko, mimo tego jak on wygląda, naprawdę dobry i się da w nim osiągnąć niezwykłe rzeczy. Dlaczego? Dlatego, że Pan Bóg go wymyślił, dlatego, że Pan Bóg go skonstruował, dlatego, że Pan Bóg stoi za całym tym konstruktem tego świata. Kochani, że to jest oczywiście trudne czasami, to ja wiem, ale nie wolno nam ani rezygnować z ideałów, ani zbytnio idealizować rzeczywistości. Jak zawsze w chrześcijaństwie, może prawie zawsze, złoty środek to jest najlepsza rzecz, czyli nie niejakość oczywiście, tylko jednocześnie realność, ale jednocześnie jak powiem, dawanie trochę kredytu na wyrost, po to, żeby coś się mogło podnosić. Na tym to polega. Jak nie dasz pewnego ideału, to się tam nie wzniesiesz, dlatego, że zawsze będziesz tylko i wyłącznie równać w dół. Jak dasz za duży, to się rozczarujesz, dlatego, że będziesz wymagać od siebie albo od innych rzeczy, których nie są w stanie, albo ty nie jesteś w stanie zrobić. Trzeba trochę wyżej niż realność podnieść poprzeczkę. Nie rezygnować z niej, a jednocześnie nie stawiać jej za wysoko. Kochani, bez ideałów ten świat jest do niczego. Z ideałami nieprawdziwymi ten świat jest do niczego. Więc miejmy je w mądry, realny, w dobry po prostu, w święty sposób. Moi drodzy, moi mili, no tośmy drugi dzień w tym tygodniu skończyli. Bardzo wam dziękuję za kolejne spotkanie, ściskam was najmocniej, bardzo was błogosławię i mam nadzieję, widzimy się już jutro. Ściskam z Bogiem, pa!